przedmioty, które widzą Państwo na swoich ekranach, można było już oglądać w polskiej telewizji od czwartku ubiegłego tygodnia. Dobry wieczór Państwu, witam w kolejnym programie z cyklu 997. To wydarzenie, o którym już zacząłem mówić, miało miejsce równy tydzień temu w Otwocku koło Warszawy. Otwock, siedziba banku spółdzielczego w tym mieście. Co jakiś czas z tego właśnie banku do odległego o około 2 km banku PKO w Otwocku jeździ uzbrojony konwojent z kasjerką. Jeżdżą małym Fiatem dyrektora banku. Samochód prowadzi sam dyrektor. Uważa, że ta forma pozwala zaoszczędzić wiele grosza jego instytucji. Bank PKO położony jest w centrum Otwocka. Z banku spółdzielczego jedzie się zaledwie kilka minut. Mały Fiat, którym jeżdżą pracownicy banku spółdzielczego po gotówkę, parkuje zawsze w rynku obok dużego pawilonu spożywczego. Do banku udają się kasjerka i konwojent. Dyrektor, ze względu na kłopoty z poruszaniem się, pozostaje zawsze w samochodzie. Sposób pobierania pieniędzy, a także przewozu obserwowali zapewne sprawcy napadu, który zrekonstruujemy. Ze sporą ilością gotówki, zawsze było to przynajmniej kilkanaście milionów, kasjerka i konwojent powracali do samochodu i tą samą trasą jechali do banku spółdzielczego. Poszukiwani przez nas mężczyźni zapewne obserwowali ten transport czy też konwój kilkakrotnie. Być może, to jedna z hipotez, używali do tego celu samochodu, najprawdopodobniej Poloneza. Jest 10 kwietnia 1988 roku. Na giełdę samochodową w Warszawie wybiera się pan Kazimierz Stocharek. Postanowił sprzedać swoją jawę CZ350 z numerem rejestracyjnym WSR8309. Ten czerwony, czechosłowackiej produkcji motocykl ma kilka charakterystycznych cech, między innymi tak zwaną owiewkę z nalepkami Atari. Pan Kazimierz około godziny 10 zjawia się na warszawskiej giełdzie. Tu też pojawiają się pierwsi kupujący. Który to jest rok produkcji? 85 rok. A przebieg jaki? No ma 8 tysięcy. Zobacz to wszystko. Obejrzyj pan. Nachodzi.
Wszystko ile, ile pan będzie cenił dla niego? Gdzieś 170 tysięcy. Zobacz pan dwa kasy. Między godziną 10 a 11 zjawiają się dwaj mężczyźni, których poszukujemy. Portret pamięciowy jednego z nich udało się ustalić. Najprawdopodobniej mężczyzna ten Seplewicz. Na inne jakieś ceny, żeby się zorientować, jak 85. Do ceny też można było dodawać. No, dwa kaski są wszystko. To kupimy od razu. 8000 przebiegu. Co? Słuchaj, weźmiemy go, ale nie tutaj. No ale weźmiemy. Gotówkę do ręki. Dobra, ale weź go, weźmiemy. Zatrzymaj się. Przepraszam. Dwaj mężczyźni kupują motocykl za 140 tysięcy złotych. Jak twierdzi pan Kazimierz, płacący mężczyzna miał przy sobie plik banknotów liczący około miliona złotych. Wraz z motocyklem poszukiwani przez nas mężczyźni kupują też kaski. Jedenastego, 12 i 13 kwietnia, to jest w poniedziałek, wtorek i środę, w Otwocku, w okolicach Banku Spółdzielczego, kilku świadków widzi dwójkę mężczyzn na czerwonym motorze marki Jawa w charakterystycznych czerwonych kaskach. Najprawdopodobniej ćwiczą oni trasę ucieczki po planowanym napadzie. Jest 14 kwietnia 1988 roku. Otwock. Pod bank PKO w centrum miasta podjeżdża mały Fiat koloru grafitowego. Tradycyjnie samochód prowadzi dyrektor banku spółdzielczego. Jest tuż po godzinie 8. Z samochodu wysiadają kasjerka i 65-letni konwojent. W okienku bankowym kasjerka w obecności konwojenta pobiera 50 milionów złotych. W kilka minut później powracają do samochodu dyrektora. Tak duże sumy pieniędzy wożą w ten sposób od lat. Nigdy też nie przyszło im do głowy, aby ktoś mógł szykować skok na mało rzucający się w oczy kontur. Około godziny 8:25-8:32 jadą ulicami Otwocka w stronę Banku Spółdzielczego, czyli drogi wylotowej do Warszawy. W jednej z uliczek przyległych do drogi wiodącej do banku czekają na znanym już nam czerwonym motocyklu dwaj mężczyźni. Dalej wypadki potoczą się błyskawicznie. Przypomnijmy, jest czwartek, 14 kwietnia, godzina 8:35. Bank Spółdzielczy w Otwocku. Bandyta, którego portret pamięciowy posiadamy, oddał dwa strzały w uda konwojenta i dwa strzały w nogi kasjerki. Taka sytuacja sparaliżowała zupełnie siedzącego w samochodzie dyrektora, a posiadający broń konwojent po otrzymanych strzałach w nogi nie zdążył jej wyjąć. Napastnicy natychmiast uciekają w stronę ulicy Świderskiej i Wiosennej. Z ulicy Wiosennej właśnie kierują się na ulicę Turystyczną.
tym czasie powiadomiona zostaje milicja, która uruchamia pościg. Ranni, kasjerka i konwojent przewiezieni zostają do szpitala. Bandyci uciekają ulicą turystyczną, wąską, piękną i majową. Specjalnie wybierają leśną drogę, gdyż taki teren utrudnia pościg samochodem. W odległości około 3 km od miejsca napadu ponownie wjeżdżają w ulicę turystyczną. Mijają most na rzece Świder. Są już w okolicach Józefowa. Tu też porzucają motocykl i kaski. Najprawdopodobniej na bandytów czekał na ulicy Wawerskiej w Józefowie w okolicach ulicy Telimeny wspólnik z samochodem. Stąd też być może polonezem uciekają w stronę Wiązownej. Kilka minut później milicjanci docierają do tego miejsca. Jednak to, że bandyci do dalszej ucieczki musieli używać samochodu, udało się ustalić dużo później, badając ślady. Śledztwo w tej sprawie trwa tydzień. Poza przedmiotami, które stoją tutaj na stole, są to dowodowe kaski, w których sprawcy dokonali napadu. Jest to obudowa motocykla Jawa CZ350. Jest to oryginalna tablica rejestracyjna z motocykla, który kupili w niedzielę poprzedzającą napad. Dziś wiemy, z jakiej broni strzelano. Był to Mauser z 1910 roku model, kaliber 6,35, broń nierejestrowana u nas jako legalnie posiadania. Dysponujemy również rysopisem drugiego ze sprawców. Ja może przypomnę rysopis i pierwszego, i drugiego. Sprawca, który bezpośrednio dokonywał napadu, ma z wyglądu 24-27 lat, wzrostu 180 cm, jest krępy o ciemnych włosach z grzywką spadającą na czoło, twarz okrągła, o śniadej cerze, szerokie, zrośnięte brwi. Krótki wąsik. Niewykluczone, że ma jakąś wadę wymowy sugerującą, że może lekko sepleni. Ubrany był w używany granatowy komplet jeansowy. Drugi z mężczyzn, wiek około 30 lat, niższy od tego pierwszego, szczuplejszy, ubrany w ciemną kurtkę ze skaju lub skóry. Myśmy pokazywali tego drugiego sprawcę w kurtce z materiału, po prostu było zbyt mało czasu, żeby przygotować takie ubranie, jakie miał tamten sprawca. I jeszcze jedna sprawa. Zarząd Banku Spółdzielczego ustanowił nagrodę w wysokości 1 miliona złotych za informacje, które przyczyni się do ujęcia sprawców napadu. A teraz pozostajemy w województwie stołecznym warszawskim. Przenosimy się nad Wisłę. Warszawa. Jak co dzień funkcjonariusz Komisariatu Rzecznego Milicji Obywatelskiej w stolicy patroluje Wisłę. Jest maj 1987 roku. W pewnej chwili na 506 kilometrze rzeki zauważa na łasze piasku częściowo wynurzone ludzkie zwłoki.
Są to zwłoki mężczyzny, który, jak później ustalono, został zamordowany 16 marca 1987 roku, a więc 3 miesiące wcześniej. Brak dokumentów osobistych i daleko posunięty rozkład ciała utrudniły w początkowej fazie śledztwa ustalenie tożsamości tego mężczyzny. Przeprowadzona sekcja zwłok bezsprzecznie wykazała, że przyczyną śmierci były dwie rany postrzałowe. Rana w klatce piersiowej zadana została pociskiem typu Breneka z broni myśliwskiej. Natomiast w czaszce Denata ujawniono pocisk kulowy o innym kalibrze. Najważniejszym było ustalenie tożsamości ofiary. Ze względu na rozkład zwłok nie było to jednak łatwe. W zakładzie kryminalistyki Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej metodą superprojekcji zrekonstruowano wygląd twarzy. Dzięki temu ustalono, że są to zwłoki 33-letniego Jarosława Wieczorka, mieszkańca Warszawy. Jego zaginięcie zgłosiła żona 21 marca 1987 roku. W toku żmudnego śledztwa odtworzono następujący przypuszczalny przebieg zdarzeń. Oto ich rekonstrukcja. Jarosław Wieczorek urodził się w 1954 roku. Od kilku lat mieszka w Warszawie przy ulicy Świerczewskiego 131A. Niewielkie mieszkanie zajmuje wspólnie z żoną oraz 5-letnim dzieckiem. Z zawodu jest dekarzem. Od pewnego czasu pracuje w prywatnych firmach budowlanych. Ostatnio wykonywał różnorodne roboty na terenie Politechniki Warszawskiej. W swoim życiorysie ma kilkakrotny konflikt z prawem. Między innymi w 1973 roku odbył karę pozbawienia wolności za włamanie do kiosku. Pan Jarosław jest stałym bywalcem warszawskiej kawiarni Niespodzianka, znajdującej się przy Placu Konstytucji. Ten niegdyś renomowany lokal dziś okupowany jest przez warszawski margines. Tu ustalono prawie wszystkie kontakty Jarosława Wieczorka. Po południu będę. Kurwa, pomyj postawiła cię w dupę. A komu jestem złodziej, no i co? Udowodnij, no. Spokój. Mój telewizor był. Zynka. Śmierka, jak sobie kupi. Zynka, nie chuj. Co? Ci dam telewizor, ty. Ci dam telewizor, ty. A kto żem kolejny? To jest mój telewizor. To jest mój telewizor. Weź ty gable, weź ty. Pożycz mi te utrawcze koła. No ale ja ci mogę pożyczyć, no ale czy mi oddasz? Słuchaj, mam teraz fuchę. W niespodziance właśnie Jarosław Wieczorek dokonywał dość często pożyczek pieniędzy. No naprawdę, jutro oddaję. Ale na pewno mi oddasz. Tak. Kończ mi te gadki, wziąłem do stolika, okej? Dobrze, już za chwilę. Dzięki. Ale powróćmy do wydarzeń, które miały miejsce kilkadziesiąt godzin przed jego śmiercią. Jest 16 marca 1987 roku. Warszawa około godziny 15:30-16. Jarosław Wieczorek wraz z kolegą wychodzą z pracy. Kolega podwozi pana Jarosława około godziny 16:30 przed dom przy ulicy Świerczewskiego 131A w Warszawie. O tym, że był w domu, świadczyły ślady po goleniu stwierdzone w łazience przez żonę oraz pozostawione w kuchni naczynia po posiłku. Około godziny 19 Jarosław Wieczorek zjawia się w kawiarni Niespodzianka. Dzień wcześniej, czyli 15 marca 1987 roku, kiedy siedział przy stoliku, podszedł do niego mężczyzna o imieniu Waldemar i powiedział: nie rządź na Śródmieściu, bo to źle się skończy dla ciebie. Mężczyzny tego poszukujemy. Ale oto ciąg dalszy wydarzeń, które miały miejsce 16 marca 1987 roku w kawiarni Niespodzianka. Muszę zabrać rodzinę, bo to oni go mają nieprawnie. Wtedy będę miał szmalu, ja... Krzyż roboty jest od groma. Ale ten warsztat to do mnie należy. Pan Jarosław spotyka się tu z gronem znajomych, stałych bywalców lokalu. Spędza tu kilka godzin. Zawsze frajerujesz o tym szmalu, tylko forsy nie widać. Coś ty, kurwa. Jeszcze poczekaj kilka dni, a zobaczysz. Zawsze. Tak. Gadasz, wiesz, gadasz, zawsze gadasz. W trakcie biesiady dochodzi do sprzeczki z mężczyzną siedzącym przy stoliku nie obok. Nie, to jest przystanek.
kochani, jesteś bardzo sympatyczny. Do widzenia, dawaj. Ktoś mi... A może pójdziemy, co? Tak, oczywiście. Ty, no co jest? O, co? No proszę bardzo, no i zaczynamy. Proszę bardzo. Po tej awanturze Jarosław Wieczorek wraz ze znajomymi opuszcza kawiarnię Niespodzianka, kupując 5 butelek wina. Szefowo, proszę 5 litrów. Nie wolno, proszę pana. Ale dlaczego? Nie możemy. Nie sprzedaję. A ma pani w co schować? Tak. Jest płatny. Tu ślad się uryka. Dziękuję. Jedno wypada i się tłucze. To jest najlepsze pomysły. W tydzień później żona Jarosława Wieczorka zgłasza zaginięcie męża. Długotrwałe poszukiwania nie przynoszą rezultatu. Dzień dobry pani, ja jestem z milicji. Proszę panią, chciałem panią prosić, żeby pani spojrzała na tą fotografię i pani powiedziała mi, czy widziała pani kiedyś tego mężczyznę w tym lokalu? Bardzo dawno temu. Był sam czy w jakimś towarzystwie? Samego widziałam. Czy coś bliżej na jego temat pani może mi powiedzieć? Nie, nie znam go. Tylko tyle, że do tego lokalu przychodził, tak? Tak. Nigdy pani nie widziała? Nie, nie, nie. Nie. Tak. Tutaj wszystkich to ja znam, tak znam, do widzenia. No. Tak. Ale tego to mi się tak... Mijają 4 miesiące. Nie, to że nie przypominam, to nie widziałam chyba. Tu się utrwala, proszę pana, pamięci, jak takie coś się znajdzie, ale tu nie, to tak jest. W sobotę, wiesz, byliśmy tam, z Miśkiem poszliśmy, no wjeździe to, no. No. No, tu był ten. To fajnie ja, było? No, jak normalnie. Normalnie. Tak się, wesoło, dupeczki, fajne, normalka, nic nowego. A ja miałam przykre zdarzenie, dość przykre. Też z nimi? Nie, nie, ja nie byłam z nimi. Ja byłam z kilkoma facetami nad Wisłą. Wyciągnęli mnie po prostu, tak zwyczajnie. Nie, 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 nie znacie ich. Nie, ja też ich nie znam. Nie, nie stąd, absolutnie. Pojechaliśmy tam nad tą Wisłę, no wypiliśmy po trochu. Później ci faceci zaczęli się kłócić między sobą. Chodziło jakąś wielką forsę. Znowuż, jak zwykle, ale o grubą forsę, naprawdę o grubą. U nich zawsze jest dolary. Później oni się bili i zielone, i dużo pieniędzy. Wreszcie zaczęli się bić, ja byłam przerażona. I zamordowali tego faceta, wrzucili go do wody, tak. Zdarzyło się to najprawdopodobniej na przełomie lipca i sierpnia 1987 roku w warszawskiej kawiarni GOM. Mężczyzna siedzący przy jednym ze stolików słyszał tę rozmowę, która najprawdopodobniej ma związek z zabójstwem Jarosława Wieczorka. Do tej pory nie udało się ustalić, kim jest kobieta, która opowiedziała to zdarzenie. Tak wygląda jej portret pamięciowy. Niepewne informacje sugerują, że może to być jedna z lubelskich prostytutek. Sprawa niezwykle trudna. Zwłoki w daleko posuniętym rozkładzie, jak już widzieliśmy w materiale filmowym. Brak praktycznie motywów zabójstwa, brak danych co do miejsca, gdzie popełniono zbrodnię. Czy od czasu, kiedy robiliśmy zdjęcia tego programu, bo to już ze 2-3 miesiące temu, są jakieś postępy w sprawie? Ustaliliśmy osobę, która była obecna przy rozmowie w kawiarni Gong. W czasie tej rozmowy jedna z kobiet wypowiedziała się, że uczestniczyła
przy tym zabójstwie, że chodziło o dużą gotówkę pieniędzy. Nie powiedziała, w jaki sposób dokonano zabójstwa, tylko że po tym fakcie mężczyzna ten został wrzucony do Wisły. Rozumiem, że oczekujemy na telefon od tej kobiety, która mówiła na temat uczestnictwa w tym zajściu, prawda? Czego jeszcze spodziewamy się w komisji tego programu? Oczekujemy na informację od społeczeństwa na temat pobytu Jarosława Wieczorka w dniu 16 marca 1987 roku w kawiarni Niespodzianka, jak również informacji na temat libacji alkoholowej nad Wisłą na wysokości Siekierek, gdzie najprawdopodobniej miało miejsce zdarzenie. Być może ktoś słyszał strzały lub inne ciekawe jakieś informacje związane z tym. Z tym zdarzeniem. Jak już mówimy o strzałach, tych strzałów musiało być co najmniej dwa. Tutaj leży, wydawałoby się, dziwny przedmiot, prawda? Jest to pocisk Breneka produkcji czechosłowackiej, metalowy czpień otoczony plastikowym kołnierzem. Pocisk ten został ujawniony w ciele w czasie sekcji zwłok. Drugi pocisk został ujawniony w czaszce ofiary i pochodził nie od tej samej broni. Proszę nie mieć żalu do mnie, że nie informuje, co to była za broń i jakiego kalibru. My te dane mamy, ale dobro śledztwa wymaga, by jednak pewne rzeczy zachować tylko dla potrzeb śledztwa. Tych z Państwa, którzy chcieliby pomóc nam w wyjaśnieniu tej ponurej zbrodni, prosimy o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Stołecznego Urzędu Spraw Wewnętrznych, telefon 45 63 72 45 63 72. Nasz numer telefonu 601 61 61 i jak zwykle telefon 997. A teraz chciałbym, żebyśmy wspólnie obejrzeli sylwetki osób o nieustalonej tożsamości. Tę kobietę znaleziono 28 października 1982 roku w Chodzieży. Ma 167 cm wzrostu, nie mówi, nie pisze. Ten mężczyzna figuruje w szpitalnych dokumentach jako Nostek. Nie ma to jednak związku z jego personaliami. W roku 1960 znalazł się w szpitalu w Nowym Czarnowie. Wtedy miał około 20 lat. To zdjęcie pochodzi z okresu późniejszego, najprawdopodobniej z 1965 roku. Ma 161 cm wzrostu. A tatę masz? Skąd pani pochodzi? Ja pochodzę z Jugosławii. Z Jugosławii? No. A oborniki śląskie gdzie? Ta kobieta znajduje się w szpitalu w Rokitnie w województwie gorzowskim. Nie ustalono daty jej znalezienia. Może ktoś z Państwa rozpoznaje którąś z tych osób. Prosimy o kontakt. Telefon w Warszawie 601 61 61 oraz 997 w całym kraju. Ja bym... Sprawa, którą za chwilę chcemy Państwu przedstawić, wydarzyła się 16 sierpnia 1985 roku w Szklarskiej Porębie. Zdjęcia do tego programu robiliśmy zimą tego roku. Szklarska Poręba. Wydarzenia, które chcemy zrekonstruować, miały miejsce w sierpniu blisko 3 lata temu. Naszą rekonstrukcję realizowaliśmy kilka tygodni temu, kiedy w tym mieście była jeszcze zima. W Szklarskiej Porębie mieszkają od kilkunastu lat państwo Sapielowie. Zajmują trzypokojowe mieszkanie przy ulicy 1 Maja 35D, mieszkanie 24. Mają dwoje dzieci, syna Tomasza i pięcioletnią Anię. Właśnie ona będzie bohaterką wydarzeń, które rekonstruujemy. Tomasz i Ania najczęściej spędzają wolny czas przed blokiem. Przypomnijmy, było to 16 sierpnia 1985 roku, a więc blisko 3 lata temu. Około godziny 15 Ania wychodzi z mieszkania na plac przed blokiem. Bawi się z grupką dzieci mieszkających w okolicznych domach. W tym czasie matka Ania...